Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Pure Farming 2018. I nie, jeszcze nie wyłączaj tego odcinka, ponieważ mam dla was bardzo ciekawe informacje z tej gierki. Wiadomo, że Pure Farming jakoś nie cieszy się bardzo dużą popularnością w porównaniu do Farminga 17 na przykład, ale mam dla was ciekawą informację. Ostatnio wyszła aktualizacja 1.3 dodająca sporo nowości, takich jak model farmerki właśnie teraz, jak widzicie, nowe ciężarówki, DAFA, obsługa kierownic w końcu do Pure Farminga, nowy zetorek Major, nowy ciągnik, całkiem nowa marka Versatile i nowa marka Joskin i oczywiście poprawieni pracownicy. Ale mało tego, z okazji nowego update'a 1.3, nowego patcha, mam dla was do rozdania sporo kodzików, które będą rozdawane na live'ie w niedzielę 29, jak dobrze pamiętam, o godzinie 12 będzie live z Pure Farminga właśnie i będę miał dla was do rozdania kody na pełną grę Pure Farming 2018, także kto jeszcze nie ma, to można ją zdobyć. Będę miał dla was kody na dodatek mapy Niemiec do Pure Farminga i na resztę parę maszyn, które są dostępne w formie płatności, ale będziecie mieli kody i po prostu mam je za free, także sporo kodów do Pure Farminga za darmo w tą niedzielę, chyba 29, jak dobrze liczę, o godzinie 12, a jak nie, to jeszcze będzie post odnośnie tego na kanale, oprócz tego filmu, że w niedzielę będzie do rozdania właśnie sporo kodów do Pure Farminga. A że robimy już ten odcinek, żeby wam właśnie o tym powiedzieć, to sobie chwilkę tutaj w tym Pure Farmingu pogramy, zobaczymy, co tu się zmieniło. Ostatnio ten save to chyba odpalałem kilka miesięcy temu, tak mi się wydaje, bo nie było żadnych takich nowości ciekawych, które by się pojawiły. Halo, co tutaj w ogóle się na moim gospodarstwie dzieje? Ja tu już widzę, że tu rośnie papryka, wzrost 0, nawożenie 85, nawodnienie 64. Dobra, no to jedziemy dalej, zobaczymy, co ja tutaj na gospodarstwie w ogóle robiłem, bo jak się grało ostatni raz kilka miesięcy temu, to już praktycznie nie wiem, co tu się wyprawia. Tu jakieś zboże nam rośnie. Co my tu mamy za uprawę? Nie jest napisane niestety. No dobra, ale jedziemy dalej. Oprysk jest wymagany na tym polu. Jedziemy sobie dalej. Zobaczymy, co w ogóle na tym gospodarstwie jeszcze się tutaj u mnie znajduje. Tutaj też coś rośnie, jakieś zboże. Wszędzie rośnie, także żadnych żniw na dzisiejszym odcinku sobie nie porobimy niestety. Ale możemy sobie jeszcze zobaczyć, tam jest jakaś misja, udaj się do centrum logistycznego, ale to na razie sobie, że tak powiem, odpuścimy. Zobaczymy, jakie będą w ogóle wyświetlenia z tego Pure Farminga z dzisiejszego odcinka, czy będziecie chcieli coś więcej. Ja tu sobie jeszcze muszę wejść w laptopa i zobaczyć, ile mam kasy. 6000 euro, troszkę mało, także tego tutaj nie rozbuduję. Jak widzicie, nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, coś tu pobudowałem, takie kurniki, po drugiej stronie są króliczarnie, można to tak nazwać, króliki młode 25 i tutaj też króliki młode sztuk 25, także powoli rosną. Dobra, no nie mam za bardzo co robić na tym gospodarstwie, bo wszystko tutaj rośnie, zwierzęta, uprawy, także jedziemy sobie wykonać misję. Udaj się do centrum logistycznego. Zobaczymy, co oni ode mnie tam chcą. Jeszcze sobie na szybkości włączymy laptopa. Nie laptopa, tylko tablet. I widzę, że już mi się coś pozmieniała ustawienia gry, bo pod altem mam i tablet, i sygnał dźwiękowy w samochodzie. Także troszkę słabo. Zbudować swoją farmę solarną, to w ostatnim odcinku było. Przelód do drugiego obszaru jest już dostępny. Możesz rozwijać swoje gospodarstwo również tam i na innych kontynentach. No dobra, to lecimy. Lecimy do tego centrum logistycznego i przeniesiemy się na inną mapę. Zobaczmy, co tam będziemy mieli.
I już widzę, że będę musiał sobie poza odcinkiem powoli pozmieniać całe sterowanie gry. A, bo widzę, że tutaj wraz z update'em wszystko się pozmieniało. Doszedł hamulec ręczny, tutaj widzę na panelu sterowania. A klakson nie wiem czy był, nie pamiętam w sumie. I wszystkie tutaj muszę sobie pozmieniać po prostu opisy. Opisy, klawiszologię, bo całkiem inaczej jest niż miałem. Także ciężko się połapać, o co tu biega. Dobra, dojeżdżamy do centrum logistycznego i co oni od nas tutaj będą chcieli, zobaczymy. Będziemy musieli się gdzieś przeteleportować na inną mapkę, czy... Wykonano zadanie, 100 punktów doświadczenia. No dobra. Nawiąż kontakty we Włoszech, no czyli się chyba do Włoch, że tak powiem, wybierzemy. Dobra, przeteleportujemy się F. Podróż 1000 zł i weźmiemy ze sobą... Jeszcze zobaczymy w tablecie, czy mamy wziąć ze sobą jakiś ciągnik. Tutaj przygotowuje się maszyny do transportu. Dobra, dobra. Podejść do koordynatora, podróż. Próba przetransportowania maszyn, w którym zbiornik nie jest pusty, spowoduje utratę. Nie, automatyczną sprzedaż zasobów ze zbiornika. To nieźle. No dobra, przenieśmy się do tych Włoch, skoro tak nam tutaj każą punkty zdobywać, to lecimy do Włoch. Weźmiemy ze sobą mój samochód o nazwie Mitsubishi L200 Monster. 1300 będzie nas to kosztowało. No i lecimy do Włoch. Zobaczymy, jakie tam będą misje dalej. Oczywiście przypomina o tym losowanku. W niedzielę o godzinie 12 odpalamy live z Pure Farminga. Zobaczymy, co będziemy na tym save'ie tutaj tworzyli, bo raczej będę na tym save'ie grał, nic innego. Misję sobie tutaj wykonywał. I podczas live'a, nie wiem, na przykład co 10 minut, co 15 minut będzie kodzik do was trafiał. Raz na gierkę, raz na dodatek mapy Niemiec, raz na maszynę. Z tego co pamiętam, JCB ładowarkę, raz na ciągnik Zetorka jakiegoś i jeszcze jeden kodzik jest na uprawę pomarańczy, bo też taka doszła, także po prostu co 15 minut po kolei będziemy sobie kodzik losowali. No myślę, że raczej wszystkich kodów na jednym live'ie nie wylosuję, bo sporo ich mam, także no z 2-3 live'y minimum, tak mi się wydaje, że z tego po prostu będzie, także też wam będę to po kolei zapowiadał na kanale, co i jak będzie wyglądało. Dobra, co my tu mamy? Witamy we Włoszech. Lokalni rolnicy od wielu lat zajmują się uprawą winogrona, z których produkowane są najwyższe jakości wina. Uprawiają także oliwki, z których tłoczono pyszne oliwę. W pierwszej kolejności wsiąść do kombajnu. Jest to maszyna przeznaczona do zbioru zarówno oliwek, jak i winogron. Mam nadzieję, że praca nim ci się spodoba. Dobra, pierwszy raz jesteśmy na tym save'ie na mapie Włoch. Także pierwszy raz wyjechałem poza mapę Montany, bo tak to zawsze na Montanii. W sumie chyba tam zostanę, tak mi się wydaje, bo według mnie ta Montana jest najlepsza, najładniejsza, najlepiej wygląda. Także chyba nie ma co zmieniać. Czekajcie, da się to stację radio wyłączyć? Czwóreczkę, o dobra, wyłączyłem, bo tam coś gra, żeby nie przykrzykiwało. Także no co, ja chyba zostanę na mapie Montany, bo tak mi się wydaje, że no według mnie jest to najlepsza mapka, najładniej wyglądająca i najbardziej mi pasująca, ale że każą tutaj gdzieś misję wykonać, żeby dostać następny exp, punkty doświadczenia, troszkę pieniędzy, no to zawsze coś tutaj można się wybrać. Uwaga, bo tu idzie jakiś sobie turysta, żeby go nie przejechać. A mapa Włoch, jak widzicie, górzysta, całkiem inny klimacik niż na tej Montanie. Także fajnie to jest zrobione, że można sobie tak pograć na różnych kontynentach, różnych mapach, w różnych krajach. No bo Montana to jest chyba kraj Stanów Zjednoczonych. A tutaj mamy Włochy. Dobra. Zbierz plony z sadu. I okej. Podpalamy to klawiszem B. Przejedziemy sobie w sumie jeden ten rząd tych drzewek.
Bo jednak całego pola robić nie będę, żeby was nie zanudzać. Ogólnie to plan był tylko taki, żeby wam konkurs zapowiedzieć, to losowanko. Także tylko to chciałem, ale od razu sobie jakiś odcinek z Pure Farminga dla was na piątek nagrałem. Także coś jest na plus. Oczywiście jeszcze raz przypominam, w niedzielę losowanko na streamie, zapraszam do Pure Farminga. No pewnie za dużo osób nie będzie, ale kto będzie, to ma szansę wygrać gierkę, jak nie ma, a jak ktoś ma, to jakieś dodatki do gry, ciągniki, maszyny, albo mapę Niemiec, albo zbiór pomarańczy, uprawy pomarańczy. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Oczywiście na jednym live'ie pewnie tego wszystkiego nie wylosujemy, tak jak powiedziałem, bo kodów jest naprawdę dużo, a co 15 minut to chyba bym musiał pół dnia streamować. No nie wiem, no może wam się gierka spodoba, ja czekam, żeby w końcu ktoś zaczął modyfikacje do tej gry robić, żeby można było fajnie na polskich modach pograć, albo żeby mapy można było tworzyć, to też by było fajne. No a na ten moment jeszcze sporo do tego brakuje, albo żeby w końcu powstał tryb multiplayer, też myślę, że to dużo osób by zaczęło wtedy grać, jakby tu było multi. No i te rzeczy, co przed chwilą wymieniłem. Także, no zobaczymy, jak to będzie. Na razie są update'y, może coś się w końcu pojawi. I w sumie, no na dzisiaj to tyle. Konkursik wam zapowiedziałem, losowanko, zasady, no oczywiście subskrypcje, ale to wszystko dowiecie się na live'ie, co i jak. W sumie tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!